Spółce udało się wypracować zysk operacyjny na poziomie skonsolidowanym i to jest niewątpliwie dobra wiadomość dla spółki i dla jej akcjonariuszy. Sytuacja finansowa porównywana rok do roku 2015 do 2016 się zdecydowanie się poprawia. No i wydaje się, że jest to efekt przyjęcia w roku 2016 nowej strategii i już konsekwentnego jej realizowania. Nie przewidujemy budowy przyszłej strategii. Jest strategia, która została przyjęta we wrześniu 2016 roku. To jest strategia, która w sensie finansowym przede wszystkim opiera się na stabilności finansowej. Także zarząd przecież jeszcze niedawno podjął decyzję o obniżeniu CAPEX-u do realizowalnego możliwego poziomu. Natomiast niewątpliwie elementami tej strategii jest także innowacyjność, czyli Smart City, Smart Home, uczestnictwo w programie e-mobility, czyli niewątpliwie Tauron chce się wpisywać w te najnowsze trendy w energetyce, w tę nową energetykę. Natomiast trzeba też wyraźnie podkreślić, że Tauron chce się zorientować na klienta. Ten klientocentryzm w strategii bardzo mocno jest bardzo mocnym takim przesłaniem i chcemy już wkrótce do tego podchodzić realnie, do operacjonalizowania tutaj naszej strategii.